Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, już w poprzednim wystąpieniu odniosłem się do kilku istotnych kwestii dotyczących Instytutu Pamięci Narodowej. I odnosząc się do obecnego projektu ustawy, chciałbym przede wszystkim podkreślić, że my zadajemy sobie pytanie, czy ustawa dotycząca Instytutu Pamięci Narodowej, a w tej części również lustracji, została wykonana czy nie? Otóż odpowiadamy na to pytanie, że nie. I wobec tego uznając, że jest niewątpliwie potrzeba rozważenia pewnych kwestii. No na przykład problem dotyczący prokuratury. Wiemy, jak krytyczne oceny ma na dzień dzisiejszy prokuratura powszechna. A zatem przy okazji ustawy, która jest zapowiadana, warto również rozważyć te relacje między jedną prokuraturą, drugą prokuraturą, zadaniami i tak dalej. Jest jeszcze jedna rzecz, bo w poprzedniej dyskusji podnoszono pewną kwestię, a mianowicie, czy przystępując do wszczęcia śledztwa dotyczące przeszłości określonych osób, na przykład Sikorskiego, zadawali sobie prokuratorzy pytanie, jaka jest szansa w świetle dotychczasowych ustaleń, faktów historycznych, dowodowych i tak dalej, żeby można iść dalej i cokolwiek osiągnąć. A więc myślę, że taka refleksja jest potrzebna. Ale kolega z Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu zakończył, że kończy się czas amnezji koalicji. Otóż myślę, że to jest totalne nieporozumienie. Tu koalicja nie ma nic do rzeczy. My występujemy w imieniu określonych ugrupowań parlamentarnych, a chcę podkreślić, że PSL ma dobrą pamięć. Pamięta również o jednej rzeczy, że w poprzedniej kadencji, kiedy zgłosił projekt ustawy o unieważnieniu procesu Brzeskiego, okazało się, że poparcia nie było. A więc ta partia, a więc ta pamięć historyczna i podejście jest tu różne i my w tym momencie, to nie ma nic wspólnego z działalnością koalicyjną i w tym momencie ja przemawiam w imieniu klubu, a nie koalicji. To jest jedna rzecz. I druga bardzo ważna, bardzo utarło się powiedzenie, mianowicie, że podstawową sprawą lustracji to jest obawa przed szantażem. Otóż proszę Państwa, proszę przeanalizować. Ten szantaż odgrywał najmniejszą rolę. Najważniejszą rolę, a czytałem wiele akt, to jest problem łamania sumień i wejrzenie w to wszystko, co było w jednej rodzinie, gdzie syn donosił na ojca, prawda, i to nie z własnej woli, gdzie pracownik donosił na pracodawcę i tak jak było w świętej pamięci profesora marszałka Chrzanowskiego, najlepszy kolega donosił. I problem był, czy dziś jest możliwość weryfikacji i trafnie podniesiono, że jest różnica ogromna. Ile było skierowanych również w sprawie niektórych naszych kolegów spraw, wydawałoby się, że w tym momencie jasne, jak toczyły się w sądzie procesy nawet po 8 latach. A więc to są sprawy niezwykle skomplikowane. I ja myślę, że nie wolno absolutnie upraszczać i w prosty sposób iść i określać, że ten, który został ujawniony, to jest pewien, zresztą natworzyliśmy w ustawie takich różnych pojęć, które potem pakowały ludzi, którzy przypadkowo znaleźli się w pewnych okolicznościach albo w ogóle wmawiano, że to byli, prawda, tajny informator i wiele, wiele innych określeń. A więc my, Wysoki Sejmie, nie poprzemy likwidacji tej ustawy, to jest sprawa jasna, ale widzimy potrzebę rzetelnej przeanalizowania, szczególnie w tej części dotyczącej prokuratorskiej i oczywiście w tej części lustracyjnej. Robimy to z przekonaniem głębokim w imię uczciwości, ochrony wszystkich uczciwych ludzi i nigdy nie poprzemy i nie powiemy, że ten, kto był draniem i donosił, i ten, który wymuszał, i ten, który stosował niedozwolone metody, powinien być dzisiaj uznany za, prawda, rozgrzeszonego i tak dalej. Tylko to musi być dokonane przede wszystkim na gruncie obowiązującego prawa uczciwie, a również biorąc pod uwagę wszystkie inne zasady, jakim człowiek powinien się
kierować. A zatem będziemy przeciwko projektowi ustawy. Dziękuję.